Od wielu lat wyniki wyborów w zakładach karnych zdecydowanie odbiegają od wyników wyborów w skali całego kraju. Skazani o wiele częściej głosują na PO niż PiS. Nie da się ukryć, że Platforma Obywatelska to ulubiona partia skazanych. Wyniki wyborów w zakładach karnych, odmiennie od badań sondażowych, nie opierają się na deklaracjach respondentów, tylko na rzeczywistych danych dotyczących wyników głosowania. Podczas gdy w wyborach w skali całego kraju Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 35% głosów, to w zakładach karnych na Dolnym Śląsku wyniki partii Kaczyńskiego były o wiele gorsze. Wynosiły 11, 8, 25, 13, 10, 7, 8%, średnio 11,5, czyli 1/3 poparcia, które PiS zdobył wśród ludzi nie mających konfliktów z prawem. Kolejny raz w wyborach powtórzył się fenomen nadreprezentacji sympatyków PO wśród skazanych. W skali całego kraju PO zyskało poparcie ponad 30%. W zakładach karnych Dolnego Śląska poparcie dla PO było dużo większe i wynosiło 48, 53, 32, 30, 46, 56, 45, czyli średnio o 14% poparcia więcej niż w reszcie populacji. Wynik trzeciej drogi w zakładach karnych były też lepsze niż wśród reszty populacji kraju nad Wisłą. Kiedy Hołownia i PSL w kraju dostały ponad 14%, to w zakładach karnych dostawali trochę więcej. Co ciekawe, osadzeni rzadziej niż reszta populacji głosowali na Nową Lewicę i tradycyjnie rzadziej głosowali na Konfederację.